mamy lata 70. A trzeba pamiętać o tym, że lata 70. to nie są lata łatwe w Polsce. Gdyż Gierek i jego cała ekipa wpada na pomysł, żeby cały ten system się utrzymał, to trzeba niestety wprowadzić podwyżki na wszystko, co jest dostępne dla zwykłego człowieka. Jaruzelski mówi: nie jest k***a dobrze. Nie jest dobrze. To chyba nie był najlepszy pomysł, k***a, te podwyżki. Nie był. A k***a Gierek. No jak k***a nie był? No... Panie... Pierwszy sekretarzu, No jak nie był, no dobrze, no nie był, no dobra. Wycofujemy się z tych podwyżek. A on mówi: no, wycofujemy się z tych podwyżek. No. Ale i tak to nie spowodowało tego, że nastroje złagodniały. Muszę się napić. Zatrzymajmy się na tym. No, nie wiadomo, co z tym zrobić, k***a, nie wiadomo, co z tym zrobić, jest k***a sytuacja, jest po prostu, musimy coś z tym zrobić, będzie rewolucja, k***a, jeżeli nic z tym nie zrobimy, musimy coś z tym zrobić. No mówi: no dobra, no co z tym zrobić? No mówi: chleba i igrzysk. No mówi: k***a, człowieku, chleba i igrzysk? Co to znaczy? No mówi: to jest stare rzymskie przysłowie, chleba i igrzysk potrzeba, k***a, każdej społeczności. Nie zrobimy swoich igrzysk nigdy, bo jesteśmy małym k***a za ściankiem, nie zrobimy tych igrzysk. No ale mówi: no dobra, Jaruzelski, k***a, no pomysły. Pomysły, k***a, jakieś pomysły. No przecież nie przezwyciężymy tego, jak nie będzie tych pomysłów. No, nie wiem, czy ten k***a Gierek tak powiedział, no. On nie miał wąsów. Jak się nie ma wąsów, to się mówi inaczej, k***a, te pomysły. I wtedy nagle dzwoni telefon. Na co? Jaruzelski mówi: towarzyszu, odbierzcie. To jest telefon z ambasady naszej z Moskwy. A co Gierek, k***a, nie tak chętny, mówi: nie, no może nie odbierajmy, no telefon tam z Moskwy, wiadomo, my tak niechętnie odbieramy te telefony z Moskwy. No, a Jaruzelski mówi: no to jak to tam ten telefon z Moskwy, to trzeba odebrać. W końcu jest odebrany ten telefon z Moskwy. I Gierek słucha tego telefonu z Moskwy i mówi: da, bo troszeczkę tam mówi po rosyjsku. I mówi: no dobra, wcale k***a nie jest dla mnie najgorszy ten dzień, bo okazuje się, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ogłosił program, w którym oczywiście nie wiadomo było tego w Polsce, ale ściga się ze Stanami Zjednoczonymi w tym programie, k***a, naukowo jakimś tam. Najważniejsze jest w tym programie to, kto jest w tym programie lepszy, że wysyłamy ten prom kosmiczny, czy tam coś, w kosmos. 1948 rok. Mecz Polska-Anglia, mecz tenisa o Puchar Davisa. Leopold Terman zasłuchał na tej swojej klawiaturce. Za każdym razem, kiedy Anglik przegrywa, wiadomo. My wygramy i k***y my się nie sprzedamy. My wygramy, my k***a się nie sprzedamy. I tak dalej. To był gość,
To był koleś, który wymyślił styl w Polsce. W latach 70., 80., 90., 60. nawet. Chciał zostać pisarzem, dziennikarzem, felietonistą. Chciał być kimś. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Nie, nie, dobra. Dobra. Tyrman zauważył, że ktoś Tyrmanda śledzi. I stwierdził, o kurwa, nie może być tak, że ktoś mnie śledzi. I co się okazało? Przychodzą gangsterzy do Tyrmana, bracia Wałachowscy. Nie będzie z Wachowskim. Nie. Właśnie, kurwa. Ej, słuchaj, Leopold, bo może byś powiedział, jak się ubierasz chociaż, bo my tam cię obserwujemy, ale byśmy chcieli być tak jak ty, nie? A Leopold mówi tak, kup się tak. W ten sposób powstała banda kulturalnych bikiniarzy przestępców, znana w całym kraju. Był wybuch w elektrowni w Czernobylu, niedaleko Prypeci. Poduszku betonu, скажем так. Będę mówić poduszku nacienioną wszelkimi radiatorami, urządzeniami ochłodzenia. Dwa dni później przychodzi taki generał Wojciech Jaruzelski w tych swoich przyćmionych okularach i tak mówi: jebało tam w Czernobylu, nie? Słuchajcie, problem jest taki, żebyśmy tylko nie powiedzieli nikomu, że coś się stało. Towarzyszu Wojtku, jest problem, bo jest wyścig pokoju za 12 dni. My musimy im powiedzieć chyba, nie? Nie, nic nie mówmy. Ale k***a, mamy tak, to jest obok Kijowa, ten wyścig, zaczyna się w Kijowie. A obok Kijowa jest ten Prypeć, ta Prypeć. To miasto, k***a. Czernobyl, tam obok jest jeszcze. No i oni będą tam, to jest 12 dni. Przecież to jest k***a 3 minusy, nie? No dobra, dobra, tam jesteśmy w k***a daleko od tego w ogóle całego tałataństwa, to w ogóle nie musimy się niczym martwić. No i mamy tę k***a sytuację, że jest ten wyścig pokoju i on musi się odbyć, no nie ma bata. No i trenerem w ogóle polskiej reprezentacji w kolarstwie jest ten Szurkowski, tak? Przyszedł do polskiej reprezentacji, a w polskiej reprezentacji byli tak, ja wiem, że były dwa k***a ptaki. Zenon Jaskuła. Zdzisław Wrona. Słuchajcie, chłopaki. K***a, ponoć Amerykanie się wycofali. On jak? Jak się Amerykanie wycofali? Normalnie słyszałem, że było tak, że dzwoni k***a ten jakiś tam ambasador Ameryki czy coś i mówi tak: hello? A tamten drugi: is me you looking for? What's up? What's up? Look, get out of here. Get out of here. Forfeiter, get out of here. But why? What's going on? Don't breathe! Don't breathe, my friend! Don't eat anything! Don't drink! Just get the fuck out! A tamten, ale gdzie? To bo tak na początku po polsku, bo się przyzwyczaił, siedział troszeczkę tam w Polsce, mój. No, but why? Because there's a pollution! Get out of here! No i tamten spi***ala po prostu. Cała grupa Amerykanów spi***ala. Ten Jaskuła mówi: ale jak? Spi***ali, kurwa. Przed śniadaniem? A tamten mówi: no k***a, przed śniadaniem normalnie, nie? I w ogóle mnie to dziwi, bo parówki dzisiaj są, k***a. Ty, ale to więcej dla nas, nie? I do kuchni, k***a, właśnie akurat wchodzi jakiś Francuz i mówi: au revoir! I spi***a. Potem wchodzi, k***a, taki Włoch i mówi: arrivederci! I też wy***a. Potem wchodzi Hiszpan i mówi: hasta la vista, baby! No i koniec końców, oni jakby stwierdzili, że się napiją. Ci dygnitarze, k***a, państwowi, ci wszyscy z KCPZPR i tak dalej przychodzili i mówili: słuchaj, obywatelu, sprawa jest taka, że fajnie by było, gdybyście wystąpili w tym wyścigu pokoju, nie? Ale my nigdzie nie jedziemy. Ja nie chcę, k***a, promieniować, nie? Albo jedziecie, albo nie jedziecie.
Mówi, no to nie jedziemy, nie? Znaczy na pewno nie dzisiaj.